Siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Jak sam tytuł mówi, doszło do pewnej zmiany na Calcio Merito i uznałem, że to jest forma, w której chcę tutaj przekazać do was te informacje. W ostatnim czasie mieliśmy sporo live'ów podczas Euro 2020 na naszym kanale na YouTubie. Natomiast pewnie zauważyliście po wyświetleniach, że trochę nam to rozjechało zasięgi. Niestety tak działa algorytm całej platformy, dlatego też teraz jesteśmy w tym momencie odbudowywania naszych zasięgów. Dlatego też wychodzimy do was z pewną propozycją. Informujemy o pewnej zmianie, która zaszła. Mogę oficjalnie potwierdzić i poinformować was, że live'y będą teraz się odbywać na kanale Twitch/CalcioMerito. Link macie do tego w opisie i pewnie gdzieś tu też się pojawi. Natomiast co będziecie mogli tam zobaczyć? Zaczniemy bardzo łatwo, bo zaczniemy od losowania grup Ligi Mistrzów. Dziś o godzinie 18 rozpoczyna się cała ceremonia i rozpocznie się też nasz live, który poprowadzi Janek. A co będzie się pojawiało tam z biegiem sezonu? No myślę, że przede wszystkim podsumowania kolejki. Wielu z was pyta nas w wiadomościach prywatnych, czy to na socjalach Calcio Merito, czy też prywatnie, czy wrócą flesze. Powiedzmy, wróci coś podobnego, co będzie się odbywało właśnie na streamach, gdzie będziemy chcieli z wami rozmawiać na temat tego, co się działo w danej kolejce Serie A. Będziemy starali się też zapraszać gości, kibiców, klubów grających właśnie na poziomie Serie A, więc też myślę, że będzie to dla was coś ciekawego. Czy coś poza tym możemy ogłosić? Myślę, że w niedalekiej przyszłości może rozważymy oglądanie na przykład jakiegoś spotkania bez widoku meczu, ale z reakcjami. Pomysłów na pewno jest sporo, natomiast musimy się też nauczyć nowej platformy. Mamy nadzieję, że ta aklimatyzacja na Twitchu przebiegnie sprawnie. Dlatego też jeszcze raz zapraszam was na twitch.tv/calciomerito. Jest to może nie za duża zmiana w skali makro, natomiast jest to zmiana, którą warto odnotować, bo w sumie nie będziemy już robić live'ów, przynajmniej nie planujemy na YouTubie, a przenosimy się na zupełnie inną platformę, tak jak między innymi nasz serdeczny ziomek, czyli Tomasz Zieliński z Eleven Sports. Dlatego też teraz będziemy sobie działać na Twitchu, a szczegóły a propos live'ów z podsumowania kolejki, czy też z innych inicjatyw, będziemy podawać w naszych mediach społecznościowych. Także dzięki serdeczne za uwagę. Twitch.tv/CalcioMerito. Zaobserwujcie i bądźcie z nami. Dzięki serdeczne i do zobaczenia na pierwszym live'ie właśnie z losowania grup Ligi Mistrzów. Ciao.